Na dzisiejszym posiedzeniu Prezydencka Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Narodowej Rady Rozwoju dyskutowała o zmianach polityki rolnej Unii Europejskiej i ich wpływie na rolnictwo w Polsce z perspektywy polskich rolników. W spotkaniu, które prowadził Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, wzięli udział minister Piotr Czwik, zastępca szefa kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz doradcy prezydenta RP dr Barbara Fedysza Kradziejowska i Błażej Spychalski. Gośćmi posiedzenia byli młodzi rolnicy, liderzy oddolnych protestów z oddolnego ogólnopolskiego protestu rolników OOPR Agnieszka Beger, Monika Przeworska, Małpka Stanisław Barna, Damian Murawiec, Krzysztof Olejnik i Emil Mieczaj. Podczas posiedzenia Rada oddała głos zaproszonym gościom, którzy przedstawili swoją perspektywę i propozycje zmian dotyczących polityki rolnej. Podzielili się także obserwacjami i doświadczeniami swoich rówieśników młodych rolników z innych krajów UE. Akcentowano przede wszystkim kwestie dotyczące różnych aspektów bezpieczeństwa żywnościowego w Europie, zarówno zagadnienie jakości produktów rolnych, jak i samej dostępności żywności dla konsumentów. Ważnym elementem, na który wskazywano w tym kontekście, była kwestia ochrony rynku wspólnotowego i obowiązujących standardów bezpieczeństwa żywności. Podczas debaty wielokrotnie podkreślano, że polskie rolnictwo już obecnie obficie czerpie z dorobku nauki, ale także, że polscy rolnicy są bardzo otwarci na dalsze rozszerzanie współpracy ze środowiskiem akademickim. Wiele miejsca poświęcono problemom jakie dotyczą produkcji zwierzęcej w polskim rolnictwie oraz kwestiom organizacyjnym i prawnym dotyczącym nie tylko opłacalności produkcji rolnej w naszym kraju, w tym optymalizacji rynków zbytu, lecz także zapewnienia właściwej pozycji polskim producentom rolnym dla efektywnego oddziaływania na procesy decyzyjne, które bezpośrednio ich dotyczą. W toku dyskusji przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski podkreślił przede wszystkim, jak ważne jest, by w przestrzeni publicznej wybrzmiewało stanowisko liderów oddolnych protestów rolniczych w tym młodego pokolenia gospodarzy osób wykształconych i znakomicie zorganizowanych, którzy odgrywają obecnie coraz większą rolę w ruchu rolniczym. W związku ze zbliżającą się polską prezydencją w Unii Europejskiej, Rada kontynuuje prace analityczne dotyczące propozycji zmian w zakresie europejskiej polityki rolnej oraz konsekwencji Zielonego Ładu dla rolnictwa w Polsce i Europie. Protesty rolników murem za rolnikiem małpka obserwujący źródło Kancelaria Prezydenta RP